Siemanko, jestem Lucek, a to jest Forza Horizon 2. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Widzicie, dołączyłem do grupy graczy. Jeden jedzie sobie tutaj Skyline'em. Ja jej dodałem, jak graliśmy sobie właśnie na live'ie w Forze. Ale wiecie co, ja bym wolał, żebyście wy mnie dodawali do znajomych. Tylko ja nie wiem, czy ja mam tę opcję zaznaczoną, czy wy mnie nie zapraszacie, bo ja żadnych zaproszeń nie mam. A przynajmniej nie wiem, jakie mam tutaj odebrać. Jak mam odebrać zaproszenia do znajomych? Tutaj mam paru znajomych już dodanych, bo dodawałem ich na żywo na live'ie. Ale no kurczę, tu są ostatni gracze, sugestie, znajdź osobę, ale nie wiem, gdzie ja mam odbierać te znajomości. Tutaj jest social, tu jakieś nagrody, wiadomości, prywatne sesje. Nie mam pojęcia. Społeczność, może tu? Nie no, chyba nie. Także nie wiem, gdzie to robić. Ostatnio tuningowałem sobie właśnie Honda S2000, nie na odcinku, zupełnie poza odcinkiem, sobie jeździłem. I była to ta sama sesja grania, co właśnie miałem Forda Transita. Wrzuciłem fotę na Face'a, jak rozwaliłem tam Fordem Transitem La Ferrari i inne, kurczę, zajebiste samochody. Tutaj mamy dwóch graczy, będą sobie ze mną jeździć. Bardzo fajnie, brakowało mi czegoś takiego. Cel grupy, tutaj jedziemy sobie myk. Wiecie co, ja bym troszeczkę przerobił moją Hondę. Ja nie wiem, czy mogę właśnie w takiej jeździe grupowej to robić. Przerobiłbym, bo ona nie brzmi jak Honda. Ona ma zainstalowany jakiś silnik, chyba V8, czy coś takiego. Ja robiłem ten samochód na początku, w ogóle jak zaczynałem grać w Forze, robiłem ten samochód pod drift i chciałem, żeby miał jak najwięcej mocy. No ale kurczę, to nie jest Honda, no. Ja ją teraz też robiłem, poza odcinkiem, tuningowałem, żeby bardzo fajnie się prowadziła, była w klasie S2, jest w klasie S2. No ale co, o, mogę sobie tuningować wszystko, wygląda na to. I jest w klasie S2, tylko ma ten silnik, no właśnie ma ten niestandardowy silnik, to mi się nie podoba. Prawdopodobnie. Oczywiście, ja bym wolał tutaj seryjnego zainstalować i go ulepszyć. On, ta Honda będzie brzmiała jak Honda, nie jak jakieś, nie wiem co. AWD tutaj nie będziemy robić na pewno. Możemy coś z dolotem pokombinować, ale to też nam tam niedużo daje, no nie? Ale, no powiedzmy, że dolot sobie zainstalujemy lepszy. Okej, okay, mam tutaj oponki i... już mam takie lepsze oponki zainstalowane, no no. To w takim razie tylne troszeczkę poszerzymy. Bo tutaj już mamy trochę więcej mocy, no i oczywiście trzeba będzie zainstalować pozostałe części, żeby samochód podnieść do klasy S2. Nigdy nie grałem tej właśnie gry grupowej, zawsze dołączałem do wycieczki. O, tutaj są pokazane te. Od razu ile to nam da, zobaczcie. Wow, nigdy nie patrzyłem, nie wiedziałem, że są takie statystyki dodatkowe tutaj. Nice. Dołączyłem teraz do tej grupy i będziemy się ścigać właśnie w takich dowolnych wyścigach, no nie? Nie będą to wyścigi takie mistrzostwa, prawda? Tylko dołączamy do siebie i gramy ze sobą, o, na takiej zasadzie. Nie, jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. No i oczywiście chciałbym wykorzystać moją Hondę do tych wyścigów. Mówię, starałem się ją robić... Nie. S2 nie możemy mieć. Starałem się robić ją bardziej pod... no pod co? Pod prowadzenie, żeby fajnie się prowadziła. Nie jakaś tam super szybka, ale prowadzenie, żeby miała naprawdę bardzo fajne. No i tutaj patrzę, że już niewiele mogę... Może zróbmy tak... Chcę ją wymaksować teraz i zróbmy myk, okej. Ale kombinacja, zobaczcie. Tu chyba, jeśli chodzi o zawieszenie, wszystko mam na maksa, żeby mieć jak największe możliwości dostrajania tego samochodu, żeby się jak najfajniej prowadził. No ten samochodzik jest mały, więc ma naprawdę predyspozycję ku temu, aby rządzić na drogach. Tu mamy spoiler z regulacją. Na zakrętach głównie rządzić. Na prostych może nie, ale na zakrętach powinien sobie jakoś dawać radę. Idziemy teraz do prawdopodobnie jakiegoś wyścigu. Tak. O proszę. Kręcimy kołem fortuny. No i teraz to brzmi jak Honda, a nie jak nie wiadomo co. Prawda? 5000, ale mam jeszcze jedną nagrodę. No mówię, grałem sobie ostatnio trochę online. W ogóle to muszę wam bardzo, bardzo podziękować za to, że w
takim licznym gronie oglądaliście ostatni odcinek z DHL-em, z Fordem Transitem, stunigowanym na DHL-a. Wow! Renault 5 Turbo, nice! Bardzo wam dziękuję. Obecnie jest 93 tysiące wyświetleń na tym filmie, a film jest z zeszłej soboty. To niesamowite, to jest jeden z najbardziej chyba popularnych filmów na moim kanale. Tutaj mamy klasę S1, zespoły wyłączone, pogoda bieżąca. Fajnie, tu możemy sobie wszystko włączyć. Bieżąca, myk, start, jedziemy. I fajnie, mogę się właśnie z moimi ludźmi jakby ścigać. Super, nie wiedziałem, że jest taka opcja. Ostatni filmik zdobył też 2192 lajki. No troszeczkę mało, co nie? W stosunku do 93 tysięcy wyświetleń, to te 2000 lajków to jest tak mało troszeczkę. Tak więc jeśli macie ochotę i miło spędzacie czas przy moich filmach, szczególnie z Forzy, no to słuchajcie, proszę was o to, abyście zalajkowali, żebyście nie zapomnieli zalajkować tego filmu albo ocenić, bo to jest bardzo ważne dla mojego kanału. Okej, okay. Mamy tutaj Panamerę i mamy GTR-ka. R35. Właśnie, GTR-a jeszcze ani razu nie tuningowałem. To ciekawe, że nie brałem go jakby pod uwagę. No i zobaczymy, jak moja Honda sobie tutaj poradzi. Tylko kurczę, ja jej nie dostroiłem w ogóle. Ale to będą bardzo fajne pojedynki teraz, bo właśnie każdy będzie miał inny samochód i ja będę mógł testować w ten sposób moje samochody, nie biorąc udziału w mistrzostwach, gdzie samochód można mieć tylko jeden na całe mistrzostwa. No GTR oczywiście przoduje, tutaj nie ma co walczyć, ja jedynie mogę na zakrętach coś tutaj spróbować. Co jest z tymi biegami? Widzieliście czwórkę? Coś jest nie tak, trzeba dostroić tą Hondę. No ale Hondy, wiecie, tutaj jest silnik V-Tech. On przy wyższych obrotach też ma sporo mocy, bo ma zmienną geometrię krzywek, więc... O kurczę, tu widzę, że ja mam ustawione hamulce bardziej na przód. Ale ten samochód teraz brzmi, a nie jak jakieś, kurczę, V8. To jest to! Tak ma brzmieć Honda. Moja kosiarka piękna. Bardzo fajnie skręca. Troszeczkę przednie koła są w negatywie. No ale patrzcie, co się dzieje na zakrętach, elegancko. To właśnie to. Tylko muszę ustawić jeszcze coś z tyłem, bo troszeczkę rzuca mi dupkę przy mocnym skręcaniu, ale to może właśnie dlatego, że mam ten negatyw ustawiony z przodu i samochód jest bardzo responsywny. Muszę trochę to zmienić, żeby tak mocno nie skręcał, żeby ten kąt skrętu był troszeczkę mniejszy. Ustawiłem też dyferencjał troszeczkę inaczej. Tak, żeby nie był zbyt... żeby był luźny, tak? Żeby nie był sztywny jak do driftu, tylko właśnie luźny, żeby fajnie pokonywało się zakręty. Okej, tutaj między drzewami jakoś. I co powiecie na to? Ekstra. Tylko no coś tu z biegami jest nie tak. Słuchajcie, ta trójka jest zdecydowanie za długa. Coś tu się popieprzyło z biegami w tym samochodzie, naprawdę. Trójka jest strasznie długa, a czwórki praktycznie w ogóle nie ma. To jest dziwna sprawa. Trzeba będzie na pewno dostroić ten samochód, bo po takim hardkorowym tuningu, jak ja tutaj zrobiłem, po zmianie wszystkich parametrów samochodu, no muszę przyznać, że dużo się zmieniło i na pewno trzeba będzie to jakoś dostroić lepiej. Patrzcie, GTR poleciał w krzaki, podczas gdy Lucek swoją Hondą S2000 pięknie wyrobił na zakręcie. No, w Fordzie prędkość, znaczy przyspieszenie się liczy bardzo, tylko trzeba też zbalansować to między właśnie dobrym prowadzeniem a dobrym przyspieszeniem. No z moją Hondą jeszcze nie wszystko gra, no i przyspieszenie nie jest może tak dobre jak w GTR-ze, no ale zobaczcie, co się tutaj dzieje. Tutaj mamy zakręty, gdzie moja Honda na pewno rozwali GTR-ka, o ile będę dobrze jechał. Na pewno jak będę tak driftował, to nie będzie dobrze. O Jezu, i ta trójka. Zaczynamy od tam 5000 obrotów, to jest masakra. No, od 5, coś takiego. Ojeju, GTR siedzi mi teraz na zderzaku praktycznie. Ojej, nie wiem co to będzie.
Wow. No coś tu nie tak jest z trakcją. Opony z tyłu mam szersze teraz zainstalowane i ogólnie mam bardzo dobre opony. Najlepsze jakie mogą być do tej klasy. Wow! Ogólnie do tego samochodu. Dlatego starałem się robić właśnie ten samochód bardziej pod prowadzenie, pod przyczepność, pod trakcję. No, mocy w sumie też ma dużo. Ale nie mam tutaj na przykład tej, tam nie wiem, V8 chyba zainstalowanej. I wszystkiego na maksa, jeśli chodzi o moc, nie mam zainstalowane, prawda? A i tak ten samochód znajduje się w klasie S1. No i będzie to już trzeba resztę zrobić tuningiem, dostosowaniem, tak? Żeby to jakoś jeździło, bo na obecną chwilę, no kurczę, widzicie sami, co się tutaj dzieje. Coś jest nie tak z czwórką i trójką, no i myślę, że te biegi są zdecydowanie zbyt długie ogólnie. A prawdopodobnie będzie trzeba dostroić każdy bieg z osobna. Ale to zobaczymy jeszcze. Musiałem tak zrobić, bo kurczę, bym nie wyrobił na tym zakręcie, bym wyleciał, gdybym nie zadriftował. Dobra, tutaj ziomek pojechał na wprost. No to chyba nie był taki pomysł. I tak ma ten samochód, ta moja Honda, dużo mocy. Bo na przykład podczas takich jakichś zawirowań, gdzie lecę bokiem, no to muszę ten gaz puścić, żeby samochód się ładnie ustabilizował. No i znowu ta nieszczęsna trójka. A zobaczymy, zobaczymy. Na pewno coś tam poprawię w tym aucie. Panamera? Albo Macan? To chyba Panamera, Macan, nie Macan. Bo jest Porsche Macan i jest właśnie Panamera i... Panamera? Nie, Cayenne, to jest Cayenne, nie Panamera, kurczę. Jest Cayenne i jest Macan. Te samochody są bardzo do siebie podobne. Macan to jest taki crossover bardziej niż SUV, a SUV-em jest właśnie Cayenne. Czy Cayenne się mówi, ale ja mówię Cayenne. A już z tą wymową tych wszystkich nazw samochodów to można dostać pierdolca, tyle wam powiem tylko. A też dużo jest osób, które powtarzają później w komentarzach. I dobrze, niech powtarzają, no każdy... Niektórzy powtarzają... poprawiają. Niektórzy poprawiają dobrze, inni poprawiają źle i jeszcze gorzej jakoś tam. Na przykład mówią zamiast Murcielago, mówią Murcielago. I poprawiają Lucek, ale mówi się Murcielago, nie Murcielago. A tak naprawdę każdy mówi tak jak chce i na świecie tam inne osoby... Na bank, gdyby był jakiś polski samochód, który nazywałby się, nie wiem, chłopak żniwiarz, na przykład taka marka by była, a żniwiarz to, wow! A żniwiarz to by była nazwa modelu, na bank, nikt na świecie nie wymówiłby tej nazwy poprawnie, na bank, nikt by nie wymówił tego dobrze, dlatego ja się nie wstydzę mówić po polsku angielskich nazw samochodu. Bo każdy by miał w dupie naszą nazwę, nazwę naszego, naszej marki, czy nasze nazwy polskie, tak, czegokolwiek. Tak się teraz spostrzegłem, że kurczę, jest to jeden z chyba najdłuższych wyścigów w tej grze. Jedziemy już tu jakiś czas, 6 minut już jedziemy, prawie 7. I to jest dopiero 41%, nawet nie przejechaliśmy, moi drodzy, połowy tego wyścigu. Także pozdro 600. Oj, tu ciężko było, znosiło mnie troszeczkę, na pewno mam te hamulce ustawione bardziej na przód, bo czuję, że podczas hamowania, nawet takiego delikatnego, dupa idzie mi do przodu, bardzo źle, trzeba będzie to naprawić, no i te biegi, no, powinienem przede wszystkim samochód przetestować przed tym wyścigiem, ale podejrzewam, że tam koledzy się już niecierpliwili, już bardzo chcieli się ścigać, więc nie chciałem dać im też długo czekać. Teraz dosłownie jak wbiłem do gry, to mnie zaprosili, ojej. O Jezu, o Jezu. Dobra, trzeba się skupić na jeździe. Ja tu tak gadu, a tutaj już mnie ten Macan albo Cayenne doprzedził. Doprzedził mnie, no. Można tak mówić, że mnie doprzedził. No kurczę, nie wiem, czy to jest... To jest chyba Macan. Można by zobaczyć gdzieś tu na listę. Robi się tak głupia pogoda, gdzie będzie bardzo ciemno. Okej, okay, jedziemy. Kurczę, no na tej trójce... Jak to konto brzmi? Patrzcie, 4000... No nie, 4000 to jest jeszcze tutaj dwójka była. Ale o, od 5000 zaczyna się już trójka, no.
i tutaj chyba pada śnieg albo deszcz, nie wiem. Nie potrafię przeczytać, to jest chyba Cayenne. Oj, sorry. No patrzcie, nic kuźwa nie widać, dopiero teraz się te światła włączyły, o. Jezus. Dobra, grzejemy. Okej. Dobra, gaz. Gonimy tego GTR-ka. Jezu, ja na tej trójce to jest masakra, zobaczcie. Nawet ta Cayenne mnie tutaj próbuje rozwalić. Taką trójkę. A i tak ta Honda brzmi bardzo fajnie. Po zmianie tego silnika na fabryczny. Kurczę. No przecież ją też mocno dosyć... Oj, te zegary bardzo mi się podobają, elektroniczne. W tej S2000 ogólnie ja strasznie lubię ten samochodzik. Lubię go na równi prawie z Mitsubishi Eclipse'em drugiej generacji. Super sprawa. Naprawdę to są fajne wozy. Jak brzmi, słuchajcie, jak fajnie pierdzi. Z kokpitu to zupełnie inna bajka, nie? Niż z zewnątrz. Ale super. Aj, trochę źle tu podjechałem, ale delektuję się troszeczkę dźwiękiem tego auta. Na niskich obrotach V-tek. A czy na niskich relatywnie, bo... No bo przecież dla mojego diesla to by były takie obroty, że z tłoków to by się zrobiły fajerwerki. Dobra, no już muszę się skupić naprawdę, ale chciałem posłuchać teraz jak to brzmi. I tak mamy jeszcze dużo wyścigu przed nami, to jest chyba wyścig dookoła całej tej wyspy. I okaże się, że to będzie jedyny wyścig jaki zrobimy na tym odcinku chyba. Nie, no jeszcze na pewno będzie trzeba dostosować moją Hondę. O, tutaj będzie taki fajny fragment, będziemy zaraz chyba przez miasto jechać. Nigdy nie jechałem tego wyścigu, ale jest bardzo fajny. No ciekawe, jaka nagroda będzie za jego ukończenie. O Jezus, te biegi, Boże. Ja już tu powinienem dawno szóstkę mieć. Co? To już jest Maxim? Yeah! Pierciu! Już powiem, no kurde, ledwo ta wszystka się wbiła. Zobaczcie jaki mół. Te biegi są w ogóle niedostrojone. Wszystko się rozregulowało do tego tuningu. Kurde, szkoda gadać. Dobra, teraz powinny się te krzywki zmienić. Powinienem dostać więcej mocy na tych wyższych obrotach. Może się uda, ale nie, już tutaj tak mówię. Luzek poleciał. I patrzcie jaki muł na trzecim biegu. O jest. Dobra, próbujemy to wyhamować. Ogólnie to jestem bardzo zadowolony, że mogę dla was skręcić Forzę. Zawsze o tym marzyłem. Odkąd tylko zobaczyłem Forzę Horizon. Ta gra jest jedną z takich gier... Ja wam powiem tak, niektóre gry są fajne. Fajnie się w nie gra, ale gdy się je nagrywa, one nie wyglądają na YouTubie tak fajnie, no nie? A Forza jest właśnie taką grą, która i bardzo cieszy jak się w nią gra i zajebiście wygląda na YouTubie. Dlatego fajnie się ją ogląda też. I ten efekt prędkości, to wszystko... Ta gra nie jest jakąś super dynamiczną, nie? Nie ma tutaj jakichś takich raptownych akcji, zmian sytuacji czy czegoś. A YouTube właśnie takich gier bardzo nie lubi, jeśli chodzi o stronę jakości, bo wtedy pojawiają się... No spadki jakości bardzo, no nie? YouTube to kompresuje. A Forza jest właśnie taką grą, gdzie nie ma takich super dynamicznych scen. Zdarzają się, ale są bardzo rzadko. I wszystko jest tu takie płynne, gładkie. No i na YouTubie ta gra nie tylko wygląda bardzo fajnie i przyjemnie się ogląda, ale też brzmi i też fajnie się w nią gra, no. To jest właśnie super. Są fajne odcinki, naprawdę bardzo lubię tę serię, a jeszcze bardziej cieszy mnie fakt, że pojawi się nowa Forza i bardzo bym chciał, żeby jej jakoś nie spierdzielili, bo niektóre, wiecie jak to jest, no, też jesteście graczami, wiecie, że to jest tak, że czasami twórcy zapowiadają jakąś super grę, kontynuację, dosłownie pewniaka, no nie? A wychodzi taki krab, że się w to nie chce w ogóle grać. Mam nadzieję, że tym razem
Również Forza Horizon będzie najlepszą grą wyścigową na świecie, tak samo jak była to dwójka, była to jedynka, chociaż w jedynkę jeszcze nie grałem, no ale z tego co widziałem, klimat jest bardzo podobny. No i czekam na wsteczną kompatybilność do właśnie Forzy Horizon 1, bo teraz właśnie coraz więcej gier pojawia się we wstecznej kompatybilności z poprzedniego Xboxa na tego. No Forza to jest number one. Jeśli pojawi się na Xboxa One, dla mnie to będzie wiadomość, żeby zostawić Xboxa One na dłużej ze mną. Bo nie ukrywam, że na konsoli gram tylko w Forzę. Mam tam jeszcze jakieś inne gry, ale powiem wam, że jeśli chodzi o takie właśnie jakieś strzelanki czy coś, to wolę zdecydowanie PC-ta. Chociaż na przykład pograłbym na konsoli w GTA. GTA Online, no. Bo ja i tak GTA Online to przeważnie jeżdżę sobie samochodami, więc to na padzie można sobie grać spokojnie. Okej. Okay. A ja wiem chyba o co tutaj chodzi. Ja specjalnie chyba dostosowałem taką długą trójkę tutaj w tym samochodzie i krótką czwórkę. Dlatego, żeby właśnie samochód dłużej mielił na tej trójce, żeby ta trójka była dłuższa, jeśli się jedzie na automacie. Tutaj chyba mamy możliwość włączenia skrzyni manualnej. Mamy możliwość taką. Mhm. To jest nawet dodatkowo punktowane, jeśli ścigamy się na skrzyni manualnej. A no to wtedy okej, okay, wtedy można zliftować na tych na niezmienionej jakby skrzyni biegów, no, nawet fabrycznej, o tak. Totalnie nie znam tego wyścigu. Znaczy, to są fragmenty wyścigów z mistrzostw i to jest wszystko ze sobą połączone. No ale niewątpliwie to jest wyścig dookoła wyspy i powoli zbliżamy się już do centrum Horizon, to jest już 90%. Moim zadaniem jest wyprzedzić GTR-a. Okej, okay, tu musimy ładnie skręcić. O proszę, GTR tutaj już padł. Nie mogę go tutaj tak za bardzo stukać. Dobrze by było, jakbym wykorzystał jego strumień. Tylko że na trójce, no ja dostaję... Ach, nie wiadomo czego. Próbowałem ten samochód zrobić właśnie na drift, ale próbowałem go robić wtedy, kiedy jeszcze nie za bardzo wiedziałem, o co chodzi w tym tuningowaniu na Fordzie. No i nie mogłem jakby go tak dobrze dostroić, ale myślę, że teraz... Ja myślę ogólnie, że każdy samochód w Fordzie można zrobić na drift, żeby fajnie driftował. To naprawdę w tej grze można zrobić praktycznie wszystko z samochodem, co jest odpowiedzialne za parametry jezdne. No nie mówię o wygląd, bo jednak opcji do tuningowania tam wyglądu, zmiany, nie wiem, tam spoilerów, zderzaków, progów, czegokolwiek jest mało i nie każdy samochód nawet posiada możliwość dodania jakiegoś tam progu, ależ mi to rzuciło strasznie. O kurczę, tutaj podgonili mnie, no to będę ostatni chyba teraz. O Jezus. Ale i tak, przez większość wyścigu trzymałem się na dość wysokiej pozycji. Tylko te biegi, no widzicie. Ech, kurde. Ja specjalnie ten samochód tak zrobiłem, żeby właśnie fajniej mi się nie driftowało. Ja mam nadzieję, że to było jedno odnożenie. Tak, na pewno to był wyścig dookoła wyspy. Ciekawe, ile za to dostajemy jakąś kasę w ogóle, czy nie? Przez 16 minut jechaliśmy ten wyścig. To jest kupa czasu. Ho! 71 tysięcy kredytów. Ładnie. 52 tysiące punktów doświadczenia. To ja chyba level wbiję. Okej, okay, jeden level. Ej, ale moment. Ja tam chyba wbijałem drugi już. Okej. Okay. Pokaż te nagrody. No i zrobimy tuning oczywiście. Trzeba to dostroić ten samochód, przecież to jest porażka, co się teraz z nim dzieje. Mamy następną nagrodę, czyli dwa poziomy wbiłem sobie. Może nawet trzy, nie wiem. Zobaczymy zaraz. Na razie losujemy nagrody. 16 tysięcy. Nie, dwa poziomy wbiłem na tym wyścigu. Okej. Okay. Samochody, tuning. Zróbmy coś z tym wozem, Boże. Skrzynia biegów. No patrzcie, tutaj strasznie długa jest jedynka. Hmm.
No czwórka, zobaczcie jaka krótka statystyka jest na czwórkę. Tutaj chyba można by było jakoś przywrócić te ustawienia domyślne. Tu mamy dwójkę. Moment, to nie w tą stronę. A, tak. O, właśnie. Myk. No i szóstkę skrócimy znacznie. O, i teraz będzie w porządku. Troszeczkę jeszcze zrobimy myk. I teraz mamy 298 km na godzinę. Tutaj mamy zdecydowanie za duży kąt pochylenia. Z tyłu też. Teraz tak, tu mam ustawione na sztywno, dajmy trochę bardziej miękkie, to będzie teraz samochód taki do wyścigów i żeby mi nie wybijało na różnych tam nierównościach, bo czasami się zahaczy tam pobocze czy coś, to wolę jednak, żeby było to miękkie zawieszenie bardziej. Okej, tłumienie. O, no tutaj właśnie widzieliście, co się działo. No, ten samochód powinien za moment się dużo fajniej prowadzić. Zobaczymy też, jak sprawa wygląda z dociskiem. Okej, aerodynamika. Możemy troszeczkę zwiększyć docisk z tyłu i z przodu. No i hamulce na pewno są naprzód, oczywiście. Od razu było, można to wyczuć. Naprawdę przy hamowaniu było to wyczuwalne. Okej, okay, dobra, zastosujemy, no i teraz ten samochodzik naprawdę powinien się dużo lepiej sprawować. Ta dwójka jest dziwna, nie? Ta dwójka jest za długa. Jeszcze spróbujmy coś tu zrobić z dwójką. Skrzynia biegów. To jest jedynka. Może by wydłużyć trochę jedynkę, skrócić dwójkę. Zobaczmy. No i spróbujemy w drugą stronę. Myślicie, że za długa jest ta jedynka? Powinienem ją skrócić. No ale teraz to auto lepiej się z moim zdaniem zbiera. Jest to wyczuwalne. O proszę, piątka wchodzi w odpowiednim momencie, zaraz powinna szóstka. No i teraz szósteczka, pięknie, no i tak ma być. Całe możliwości skrzyni biegów muszą być wykorzystane podczas wyścigu. No i zobaczymy teraz jeszcze, jak w sprowadzeniu sytuacja wygląda. Na pewno nie powinno zarzucać dupy podczas hamowania. Wszystkie cztery koła powinny hamować nam dużo, dużo lepiej, bo hamowanie jest rozłożone teraz na cztery koła ładnie. No to oczywiście trzeba sprawdzić przy takiej bardziej agresywnej jeździe, no bo nie zarzuciło dupy nawet przy maksymalnym gazie. Bardzo fajnie, nie rzuciło mi teraz dupska. Jak zjadę sobie na pobocze, teraz widzicie, nie wywala mi dupy, nie przewracam się na dach. Jest super. Dobra, spróbujmy teraz skręcić tutaj, wyhamować. Oj, trochę blokowałem koła, ale bardzo fajnie udało się wyhamować. No dobra, to co, pojedziemy sobie może jakiś wyścig. Tutaj przed nami jest jakiś jeszcze. Dalej samochód mam w klasie S1. Trochę tutaj zlamiłem, ale to była moja wina. Myślę, że autko daje radę. Dobra. A tutaj mamy wyścig. A zespoły wyłączone. No i gaz, jedziemy. Mam nadzieję, że to nie będzie dookoła wyspy znowu. Nie wiem, ogólnie mam bardzo fajne też malowanie na tym samochodziku. Okej. I gaz. Czy gaz? Nie, no jeszcze czekamy chyba. A, ktoś mnie tam chyba zaprosił czy coś. Ale ja chcę jechać ten wyścig. Nie wiem, czy ja będę jechał z moimi ludkami. O! Aha, bo tylko jedna osoba została. No to start. Coś tam mi chyba znalazło czy coś, nie wiem. Został dodany do gry, okej, spoko.
No i zobaczymy teraz, jak Honda sobie poradzi przeciw Nissanowi GT-R R35. W poprzednim wyścigu, no widzieliście, ciężko mi było dogonić. Na zakrętach było masakrycznie, no ale to dlatego, że po przetuningowaniu tego samochodu już na wyścigi, włożeniu seryjnego silnika i poprawieniu jego osiągów, no nic nie zrobiłem ze skrzynią biegu, zawieszeniem i w ogóle. Teraz mamy tutaj Astona Martina jednak. Aston Martin Vanquish? Vanquish, zgadłem, 12. Vanquish jest troszeczkę przypomina kształtem DB9 Nissana. To jest jako Nissana, Astona Martina. Zobaczymy, co teraz Honda zrobi. Okej, okay. Start Vanquish ma lepszy. No ale zobaczymy, co będzie dalej. Oj, tu mnie trochę rzuciło, nie powiem. Dopiero na wyścigach można tak naprawdę przetestować te samochody, które się tuninguje, i sprawdzić ich możliwości, parametry jezdne i to, czy nam pasują, bo to jest najważniejsze. Okej. Okay. No i gaz. Gonimy. Ja mówię, tutaj na zakrętach mogę dać radę. Powinno być dużo, dużo fajniej niż w Astonie. Chociaż nie wiem, jaki ten Aston jest. Może ma napęd na przykład na 4 koła zrobiony. Chociaż moim zdaniem to była profanacja do tego samochodu. Okej. Okay. Spróbujmy tak go wziąć. Oj. Myślałem, że tamten zakręt będzie ostrzejszy. Okej, zobaczmy teraz, jak będzie z lądowaniem. Bardzo fajnie stłumił. Okej, mamy 48% tego wyścigu. Zaraz będzie 50%. Nie jest taki długi, taki jak chciałem. Mamy tutaj trochę takiego offroadu, shooteru. Więc musimy sprawdzić, czy zawieszenie się spisuje. Cholera. Dobra, gonimy w strumieniu. Troszeczkę muszę tak kontrolować na boki. Może lepiej by było, jakbym ustawił to zawieszenie stabilizatory, może bardziej sztywne, żeby tak mi ten samochód nie latał po całej drodze. Wtedy może byłby też bardziej responsywny, ale nie jest źle. Ważne, że nie rzucam mu dupy teraz w każdej możliwej sytuacji, jak wcześniej. No i że w miarę fajnie ląduje, tak? Wow! Na razie, ziomek. Co powiecie na to? Ha! Dobra. Pozwoliłem sobie wejść tutaj driftem. Nie wyszedł mi, nie trzymałem się asfaltu. Wow. I gaz. Okej. Okay. No i fajnie, udało się zrobić Hondę. Spróbujmy jeszcze te stabilizatory tutaj podkręcić. Zrobić je bardziej sztywne. Myślę, że to bardziej wypali w tym wypadku. No mówię, samochód na przykład na tym shootrze tak troszeczkę latał na boki. Był taki luźny w prowadzeniu, nie był sztywny. Przy skręcaniu głównie, no nie? To jest odczuwalne. Myślę, że mogę to podkręcić i zmienić, żeby było lepiej. Wiecie co, ja też poza odcinkiem, jak grałem tą Hondą, ścigałem się nią na online, no i grałem na tym poprzednim tuningu, w ogóle nic nie robiłem przy niej. I powiem wam, że nie szło mi za dobrze, ale nie szło mi też jakoś super źle. Byłem gdzieś tak w środku stawki. No ale teraz założyłem sobie słuchawki, bo grałem bez dźwięku. Założyłem sobie teraz słuchawki, jak usłyszałem ten dźwięk, powiedziałem, no nie, no tak nie może brzmieć Honda, absolutnie. To jest Honda, nie muscle car, bez przesady. Teraz brzmi fajnie. Okej, zobaczmy. Ach, już tam był chyba Nissan GT-R. Nie GT-R, tylko 2000 GT-R, o. Bo GT-R kojarzy się z R35. Dobra, albo z R34. Teraz tak, samochody, tuning.
I teraz tak, skrzynia. Tutaj mamy, z biegami chyba jest wszystko ok. Stabilizatory musimy zrobić trochę bardziej sztywne. Żeby nim tak nie bujało, no czuć to naprawdę. Czuć to, że on jeździ po tej drodze. Zastosujemy myk. Ciekawe jak będzie w Forza Horizon 3 ten tunik wyglądał. No i tak, już pokazują się memy, nie? Z jednej strony wrzesień, lipa, bo trzeba iść do szkoły, a z drugiej strony fajnie, bo będzie Forza Horizon 3. No i taki dylemat, czy cieszyć się z tego września, czy też kurczę nie. No, ja tam w sumie się cieszę, że będzie Forza Horizon 3. No. Ale z drugiej strony nie cieszę się waszym nieszczęściem, że będzie szkoła i że nie będziecie mogli tyle grać. Oj. No ale jak będziecie mieli tam chwilę na przerwie gdzieś tam w szkole, odpalić sobie filmik ludzka, zobaczyć jak ta gra wygląda, to oczywiście wiecie co robić. O, tutaj mamy jakiś wyścig. Myślę, że to będzie ostatni jaki przejedziemy, tylko żeby nie miał, nie wiem, tam 100 km. Zobaczymy jak teraz ze sprowadzeniem tej Hondy będzie. No i cholera właśnie wie, ile my tu mamy tych kilometrów do przejechania. Jakby nigdzie tu nie jest napisane. No ale jak będzie za długi, to tam pojedziemy go i tak. Mam tu kilka naprawdę fajnych wozów w tej klasie. Ale chcę sobie dostosować Hondę. Może klasa S1 to jest trochę za wysoko dla takiego samochodziku w rzeczywistości. Może to by było za dużo, chociaż on to jest samochód sportowy, no bez przesady. Też nie ma co tutaj się ograniczać z tą mocą, z tą prędkością. Auto jest świetne. Bardzo mi się podoba, zresztą od kiedy je zobaczyłem pierwszy raz w Underground 1. Miodzie, te przednie światła, maska długa i kompaktowy wygląd. To jest bardzo wąski i mały ogólnie samochodzik. Do niego mieści się ledwo dwóch wysokich gości. Naprawdę, naprawdę. A to jest właśnie z nim fajne. To ma swój urok. Tak samo jak Mazdy NX5, prawda? One też są malutkie. Ale myślę, że jazda w takich samochodach jest czymś niezwykłym, no. Te samochody są małe, sportowe, lekkie. O, proszę, ale fajnie teraz wjechałem w te bezdroża tutaj. No, zawieszenie, czy skręt jest teraz taki bardziej sztywny. Jest to odczuwalne. Okej. Tutaj ważne jest, żeby nie driftować za dużo. Dużo czasu i prędkości się na tym traci. Właśnie na bezdrożach. Bardzo fajnie tłumi samochód teraz nierówności. Prawie by się rozbił drzewo. No i to jest bardzo fajne w Forcie, że cokolwiek zrobimy z samochodem, to rzeczywiście później sprawdza się na drodze. I ma swoje odzwierciedlenie w tym, co się z samochodem dzieje podczas jazdy. To jest mega, mega fajne i bardzo satysfakcjonujące. Móc na przykład ścigać się taką Hondą S2000 zrobioną od podstaw przez nas z jakimś właśnie takim Astonem, no nie? Vanquishem. Samochodem od nie wiem, od powietrza w kołach do uchwytu kierownicy. Był projektowany na samochód, który ma osiągać wielkie prędkości i świetnie się prowadzić, a jednocześnie być luksusowym, także autem świetnie wyposażonym. Natomiast w Hondzie, no to co? No tu mamy klimę. No i na klimie się kończy. Honda to jest chyba samochód też z lat 90., tak? Dobrze myślę? S2000. Właśnie nie wiem, jakie to są roczniki dokładnie. Wiem, że... No musi być to gdzieś 90 rok. 90 lata, może nie 90 rok, w sensie dokładnie 90, ale lata 90 gdzieś koło tego. Tak mi się kojarzy przynajmniej wygląd tego samochodu z tym dziesięcioleciem. Oj, Aston mi teraz, no powiem, że ładnie napluł w twarz. Ale powiem wam, że bardzo przyjemnie mi się teraz jeździ Hondą. Okej, tutaj jedziemy przełajowo dalej. No nie, no teraz Aston raczej na 100% wygra. Chyba, że popełni jakiś karygodny błąd i się rozwali gdzieś w którymś głupim miejscu. A tutaj miał do tego właśnie predyspozycję, bo by mógł przywalić drzewo. A tym razem Aston wygrał. No ale widzicie, że Honda naprawdę jest takim samochodem, że gdybym jeszcze troszeczkę może lepiej go opanował, mógłbym wygrać ten wyścig. Może czasami brakuje trochę mocy,
I wydaje mi się, że lepiej poradziłbym sobie na zakrętach tym samochodem niż właśnie Aston i mógłbym go wtedy tam powyprzedzać. Tutaj tych zakrętów nie było zbyt dużo, no i mieliśmy bezdroża. 10 tysięcy punktów doświadczenia, prawie kolejny poziom. Jak widzicie te poziomy, poziom się właściwie zdobywa co wyścig, nie? Tak jest. No i fajnie, zrobiliśmy sobie Honda S2000 troszeczkę w takim innym stylu, nie robiliśmy żadnych mistrzostw, nie ścigaliśmy się na mistrzostwach online, jak to robiłem do tej pory. A i tak udało się naprawdę bardzo fajnie zbudować ten samochód i dostosować go. Bo tak naprawdę, słuchajcie, no najlepiej się sprawdza właśnie te samochody ścigając się z kimś innym. I to jest fajne, no nie? Że nie wiedziałem, że jest taka opcja jazdy jakby takiej dowolnej online z kimś. Kurczę, no zapraszajcie mnie do znajomych. Mój nick tutaj na Xboxie znacie. Zapraszajcie mnie do znajomych, nie wiem czy ja mam to zablokowane gdzieś czy coś, nie mam pojęcia, ale no nie mam tych zaproszeń od was, a na pewno już ktoś raz tam czy dwa wysyłał. Dziękuję wam bardzo, że byliście na tym odcinku, trzymajcie się, na razie, pa pa.